Hola, señores and señoritas. Tutaj oczywiście wasz kochany Michał Duński, a to jest kolejny odcinek z gry Desert 1943. Już trzeci w tym miesiącu. No, bo tak jak wam obiecałem w poprzednich odcinkach. No. Iście w sumie można powiedzieć, że szalony maraton. Związany z naprawdę faktycznie regularnym przesyłaniem odcinków z tej gry. Najpierw był tego mały teaser w przedpoprzednim odcinku, potem te faktyczne zrealizowanie obietnicy, czy częściowe w miarę zrealizowanie tej obietnicy przy okazji z odcinka poprzedniego. No i teraz lecimy faktycznie z pełnoprawnym maratonem, no więc no, dwa dni po poprzednim odcinku pojawił się właśnie ten. I za kolejne dwa dni też spodziewacie się kolejnego odcinka, albo ewentualnie nie codziennie. No, zobaczę jeszcze jak to wygląda, ale patrząc na fakt, że jest niestety już godzina 22. Klasyczne fapa z mojej strony. No to pozwólcie, że ten odcinek jest odcinkowo ograniczony przynajmniej do 5 dni. Ale spokojnie, od następnego zacznie się prawdziwa jatka. Zdecydowanie. Naszych dwóch teammateów. Którzy dzielnie będą stali na straży. Abym przypadkiem nie zginął. Antonio i Jeffrey. A teraz zaczynajmy. Ja przepraszam bardzo. Po prostu kolejny dzień. I już będą niesłowne, będą dużo jakichś plotów się spodziewać wydarzy. Zaczynamy z tą samą zbrojeniem, jak kończyliśmy poprzedni odcinek. I mam nadzieję, że tym razem będzie tak samo. Kurde! Cała horda tutaj wręcz jest. Gesichtet.
ilu ich jest, to jest prawdziwe tsunami wrogów. Tsunami nazistów. Ja przepraszam bardzo. Ale tak można mówić. To jest. Nie pewnie potrzebne. Für das Reich. Wypad. No. Wir müssen ihn kriegen. Ho, ho, ho. Kurde, było blisko, nie! Naukowcy polecają tę grę, aby pomóc zapobiegać, kurde, wypier... Kurde, nie zdążyło wyświetlić statystyk, szkoda! No ale, mogę wam mniej więcej powiedzieć, że było tam kilkunastu zabitych wrogów i zdobytych przez to funduszy tyle. No ale coś się zepsuło trochę z tym. No, tak to się kończy, kiedy zapowiada się wyłączyć tryb samolotowy przed cholernym odpaleniem gry. No, cóż. No sorry, ale tak bywa. No dobra. Byłem po 40, to teraz lecimy z... A, może być w tym. Czemu by nie? Po prostu kolejny dzień. Przekazywałem ja pewną sytuację, a nie byliście. Że ten auto-aim w tej grze zaczyna mnie coraz bardziej wkurzać. Zaraz działa, zaraz, że przy swoim ruchu włączonym, a raz nie, a raz działa za bardzo. Kurde. To jest koniec. Sie können uns nicht. Fein gesichtet. Halt! Halt! Gesicht. Sie können uns nicht besiegen. Das ist dein Ende. Das ist dein Ende. Todung strzelał. No ale grunt, że udało się to 61 przejść bez ani jednego urazu. Tyle chociaż dobrego. Dobra, jeszcze raz. Thank you.
widerstehen. Sie können uns nicht widerstehen. Halt! Proszę bardzo, leżysz i nie wstajesz. No, czyli 130, kurde, akurat przez to policzę liczby 133 mi się nie wyświetliło, no, trudno. No, ale sami wiecie jak jest, wystrzelonych pocisków tyle było, a niestety przeważeniem mi się nie przekonacie, bo kurde, to niestety mignęło. Trudno. No, ale w każdym razie przejdźmy dalej. Dzień 63. Naszego korzystania z Gewera ciąg dalszy, znaczy z tego MG-43 ciąg dalszy. I teraz zapiszmy sobie scenę. Feindgesichtet.
Jest tam prawdziwym kosiarzem Niemców, ej. To nie jest taki serial, kosiarz umysłów, to jestem kosiarzem Niemców, słuchajcie. No, czy wy to widzicie? Kurde, za dużo ich. Feindgesichte. Warte einfach. Das ist dein Ende. Sie können uns nicht. Dein Ende. Oh, kurde. Was ist um mir Sie können uns nicht widerstehen. Koledzy chyba. Prawdaż? No właśnie. 63. Po prostu kolejny dzień. Nie no, fantastyczny po prostu. Nagrywanie nie wyłączyło, bo wtedy to już dopiero się skurzę. Thank you.
Wir werden ihn bekommen. Feind gesichert. To był on ostatnim przeciwnikiem. Kurde! Kurde! 127 No a tymczasem my weźmy może coś z mocniejszego kalibru, dobrze? Był Thompson, był Sten, była MP40, to teraz czas na PPS-ze. 1064. Po prostu kolejny dzień, zaraz będę sam, po prostu kolejny dni, tak jak powiedziałem. No i dobra. No i w zasadzie to jedyne, co chciałbym jeszcze opowiedzieć, jeżeli chodzi o takie, no... Ale ich mnie to straszy. Czujcie tam na straży, koledzy! Wow! Przepuszczone mnie jest, co? Nie! No kurde! Nie! Das Reich! Nie. Warte, Alter. Wir müssen ihn kriegen. Feind gesichtet. Feind
gesichert. Nie, szybko! Wir werden ihn bekommen. Feind gesichert. Sie können halt. Uns nicht widerstehen. Halt! Nie. Boom. Feind gesichtet. Sie können uns nicht widerstehen. O kurde. No to się dopiero nazywa o mały włos. Kurde, no. Serio? Dobra, od następnego odcinka zapamiętać. Absolutnie wyłączyć tryb. Włączyć tryb samolotowy, wyłączyć internet i wszystko w cholerę, no. No i mamy dzień 65. Czy ktoś sobie pomoże z kolei? A, snajperką. Ale oczywiście osoby wybierzemy faktycznie. 65 dzień. I w następnym odcinku też przejdziemy sobie następne parę dni, żeby wyrównać, a potem zaczniemy realizować naszego szalonego planu. Sie können uns nicht widerstehen. Auf, ich werde dich kriegen. Feind gesichtet. Sie können uns nicht widerstehen. Sie können uns nicht widerstehen. Das ist dein Ende. Das ist dein Sie können uns nicht widerstehen. Sie können uns nicht widerstehen. Feind gesichtet. Warte einfach. Ich werde dich kriegen. Das ist dein Ende. Warte. Wir müssen ihn kriegen. Wir werden ihn bekommen. Für das Reich. Ihn kriegen. Warte einfach. Wir müssen ihn kriegen. Ich werde dich kriegen. Du bist schon tot. Ich werde dich kriegen. Widerstehen, Gesicht. Wir werden ihn bekommen. Das ist dein Ende. Nie? No to ono.
Krieg schon tot. Das ist dein Ende. Halt! Ich werde dich kriegen. Für das Reich. Sie können uns nicht widerstehen. Sie können uns nicht widerstehen. Das ist dein Ende. Das ist dein Ende. Das ist dein Ende. Ihm bequem. Sie können uns nicht widerstehen. Wir müssen ihn kriegen. Sie können uns nicht widerstehen. Feindgesichte. Sie können uns nicht widerstehen. Sie können uns nicht widerstehen. Między oczy ostatniego, wiadomo, 132, 131 znaczy się zabitych wrogów. No i fajnie, no i spoko. Ale kurde no, żeby powiedzieć sobie szczerze, no, im dalsza fala, tym będzie tylko coraz bardziej kurde gorzej. Nie ma co się tu łudzić, nie ma co się tu oszukiwać. No i dobra, to by było więc na tyle w tym odcinku. Widzimy się już jutro, bądź pojutrze w kolejnym. Ale tymczasem się z wami żegnam i życzę wam udanego końca roku szkolnego, tym, którzy jeszcze chodzą do szkoły, a maturzystom dalszego odpoczywania i znalezienia sobie wymarzonych studiów, o ile wam się to uda. Ale tymczasem się odmeldowuję. Do zobaczenia. No i cześć. No i bez odbioru. Bo wiecie, utracony sygnał tutaj jest z naszym bohaterem, z jego bazą. No. 22:54. Zdarzyliśmy na całe sesje na stałe sesje przed godziną 23. Tak więc skończmy to, póki jeszcze nie nadejdzie następny dzień. Nie ma godziny 23. Tylko najpierw niech się wyrówna.
3, 2, 1. O. No. To teraz już tak serio. Do widzenia.